Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Zrobimy sobie rzut oka na krewetki, bo przyjechałem właśnie ze świąt od mamy. Więc wrzuciłem im pokarm tego śmierdziucha. Kojarzycie śmierdziucha? Pokarm HWA. Więc sobie zrobimy szybki przegląd, co tam słychać. Tutaj kongi nie są głodne. Gdzieś tam sobie siedzą po bokach, na szybkach, na gąbkach. A do pokarmu nie bardzo. Zobaczymy u galaksiorków. O, tutaj smakuje im ten pokarm. Powiem wam, ale są ogólnie wybredne, nie? Krewety są ogólnie wybredne. Mało kiedy miałem takie krewetki, które by, wiecie, tam wybrzydzały w pokarmie, nie? Przeważnie cokolwiek wrzucałem krewetom, to jadły, nie? A galaksy są, kurcze, wybredne, no. Nie chcą tak wszystkiego jeść. Dobra, zobaczmy piętro niżej. Schowały się pod liściem. Weźmiemy takiego manipulatorka mojego, troszeczkę odsłonimy. Zobaczcie, ile tu maluchów jest, nie? Maluchów jest od groma, ale jak widzicie po maluchach, że mocno sypią całymi białymi krewetami, nie? Także tutaj przebieranie i jeszcze raz przebieranie. Bo mocno sypią. Sypią całymi białymi krewetkami. No zobaczcie tam w maluchach, ile tego jest. Może będę wam mówił też, co tutaj jest za podłoże, żebyście od razu wiedzieli. Tutaj jest stare podłoże Benibaci. Tak to tutaj wygląda. Ta rzęsa to po prostu mnie dobija, nie? No ale to nic. Tutaj słuchajcie, przerzucam takie krewety odpadowe trochę, nie? W sensie, że jak gdzieś mi nie pasuje jakieś coś, to tutaj sobie wpada do tego zbiornika i to jest taki miks po prostu różnych krewetek, nie? Tutaj jest podłoże stare już 3 lata, Amazonia Light. Dobra, zobaczmy sobie tutaj. Tutaj są, słuchajcie, Red Bolty. Tutaj są Red Bolty, też stare podłoże i tutaj jest podłoże Benibaci. Benibaci podłoże, stare podłoże. Krewetkom, jak widać, pasuje, wszystko jest ok. Podłoże będzie miało, ja wiem, z półtora, może 2 lata. Nie no, z półtora gdzieś. Tutaj są, słuchajcie, krystale. Zbiornik Platinum Soil. Tutaj, słuchajcie, jest mój zbiornik z Tajwanami. Jak widzicie, dosyć mocno się u Tajwanów przerzedziło. Z tego względu, że sporo Tajwanów poszło do nowej osoby. Ale też tu miałem mały problem, słuchajcie, w Tajwanach. Z tego względu, że po ponad 3 latach Ada Amazonia Light przestała mi tutaj pH trzymać. pH poszło dosyć mocno w górę. No i, że tak powiem, no, część krewet też odleciała z tego zbiornika. Ale wsypałem, słuchajcie, już tutaj widzicie na wierzch, z przodu jest zgarnięta ta stara Ada Amazonia Light i jest wsypane podłoże Master Soil, nie? Master Soil i się totalnie wszystko się, słuchajcie, totalnie uspokoiło. Maluchy się pojawiają, więc no się odbuduje się stado, nie? Także na spokojnie. Tutaj, słuchajcie, jest ten zbiorniczek z Blue Boltami, które przyszły od Claymora. No tutaj Blue Boltów jest chyba 14 sztuk, nie? Więc one sobie gdzieś tam łażą, więc do takiego pokarmu, jak im wrzuciłem, to tutaj się nie spodziewam, że przyjdzie tych krewet nie wiadomo ile. Bo one sobie gdzieś tam łażą, widzicie, tam są na tej szybie od
od Rynny są i w kilku innych miejscach one sobie siedzą, nie? Ale wszystko żyje, krewety rosną, także tylko czekać, aż to zacznie się rozmnażać. Muszę tutaj do tych krewetek na samym dole, które mam, które są w tym miejscu, muszę dorzucić chyba grzałki, słuchajcie, bo jednak woda jest zimna w tych zbiornikach, wiecie, woda jest zimna i to też troszeczkę krewetki zniechęca do rozmnażania się. Jedziemy dalej. Tutaj są, słuchajcie, krewetki Super Crystal Red od kolegi Tomasz Karwat. Podłoże Master Soil. Wszystkie samice chyba, które tutaj są już takie większe, to wszystkie noszą, nie? Tu nawet na pierwszym planie tutaj widać samiczkę, potem na drugim planie widać samiczkę z jajami. Także wszystkie samiczki, które gdzieś tam podrosły i były gotowe do zajajczenia, to zajajczyły. Więc jest spoko. Dalej, słuchajcie, jest zbiornik z krewetami pomarańczowo-okimi. Tutaj są, słuchajcie, te krewetki z tego miksu Yellow King Kong Orange Eye, Deep Blue Tiger Orange Eye, nie? I wychodzą, słuchajcie, różne krewetki. I takie krewetki będą w osobnym zbiorniku selekcjonowane. Te, słuchajcie, zielonkawe, które są, widzicie? Tutaj na przykład na pierwszym planie widać taką krewetę, która właśnie zajajczyła. Śmiga z jajami i te właśnie wszystkie krewety, które są zielone, te zielone tigery będą na osobnym zbiorniku i na osobnym zbiorniku będą stąd wyławiane krewety, te tigery żółte. W te paski. To będą krewetki, które będą na osobnym całkowicie zbiorniku. Tylko zbiorniki, że tak powiem, dojrzewają. Zbiorniki dojrzewają, więc ja na razie tutaj jakby nic nie przenoszę, nic nie zmieniam. Ale docelowo zielone będą na osobnym i żółte będą na osobnym całkowicie zbiorniku. I tutaj jest podłoże Master Soil. Dobra, jedziemy obok. Tutaj, słuchajcie, też mamy czerwono okie, pomarańczowo okie krewety. Też podłoże Master Soil. Jak widzicie, większość samic śmiga z jajami. Sporo samic się ukrywa też, ale dużo, dużo samiczek jest z jajami. No, mówię, Master Soil jest naprawdę dobre podłoże, także osoby, które mówią inaczej, to albo nie potrafią odpalić zbiornika na tym podłożu, albo po prostu mówią, że jest niedobre, bo tak po prostu, nie? Także tutaj jest, słuchajcie, podłoże też Master Soil, też taki fajny zbiorniczek. Mówię, no tutaj dużo samic śmiga z jajami, naprawdę. I to jest tak, że zobaczcie, że samice, tak jak tutaj tam na środku, nie, nosi jaja, już niedługo będzie sypać maluchami, a już ponownie ma olbrzymie siodełko, nie? Także będzie zaraz znowu zapłodniona i będzie fajnie. Tutaj jest świeży zbiorniczek, dojrzewa, podłoże Master Soil. Także tutaj jeszcze nic nie ma. Tutaj albo przyjadą do mnie żółte fishbony, nie wiem jeszcze, albo po prostu będzie zbiornik na przełowienie właśnie krewetek z innych zbiorników. Od tych tigerów, co wam pokazywałem, tam zielone i żółte te tigery. To może będą tutaj. Jeszcze zobaczę, bo jeszcze nie podjąłem decyzji. Dobra, jedziemy dalej. Podłoże Master Soil, zbiornik z krewetkami Blood Dragon. To jest, słuchajcie, to. Dużo jest krewetek, dużo jest ponownie maluchów. To jest takie multikulti. Czyli już to jakby kilka ładnych pokoleń jest. Też by się przydało, słuchajcie, osobny zbiorniczek i przebrać szczególnie te krewetki mocno granatowe, a jest kilka naprawdę fajnych sztuk. Taka jak tutaj na przykład, zobaczcie. Ta na pierwszym planie, co idzie. O, tutaj, nie wiem, czy ją dobrze ostrzy. Fajna jest, mocno granatowa. Albo tutaj, zobaczcie, ta na szczycie taka. Cała jest granatowa i tylko ma taki pasek u góry, widzicie? No, to są właśnie krewetki, które powinienem stąd wyłowić i przełowić do innego zbiornika. No, ale to zobaczymy. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj, słuchajcie, jest zbiornik. Ja go sobie jakiś czas temu odpaliłem.
Tutaj jest, słuchajcie, zbiorniczek z krewetkami Calceo Black. I Calceo Black są krzyżowane z krewetkami Trifeszczata. I maluchów wam nie pokażę jeszcze, ale maluchów jest sporo. I maluchy na razie są, sam nie wiem, jakie to są maluchy. Ciężko mi jest tak wam powiedzieć, jakie z tego maluchy będą. Ale na przykład maluszki, nie zobaczycie. Tutaj na przykład na pierwszym planie jest maluszek. Idzie w naszą stronę, ale to jak podrosną, to będzie można więcej coś powiedzieć, co z tej krzyżówki wyszło. Na razie to nic o tym zbiorniku więcej nie mówię. Krewety pojajczyły, krewety wypuściły maluchy. Krewety ponownie są zajajczone, także zobaczymy, co tutaj będzie. Podłoże oczywiście Master Soil. To jest, słuchajcie, to. Krewetki Bloodshot pokazywałem wam ostatnio od Marcina Karwata. Też się krewetek Bloodshot namnożyło troszkę, także fajnie. Część już odłowiłem do takiego zbiornika odpadowego. No ale tutaj jeszcze mnie selekcja czeka. Zbiornik, słuchajcie, na podłożu Dark Soil. Dobra, kolejny zbiornik. Kolejny zbiornik, zbiornik z krewetkami Calceo Red. Red Calceo, o tak, może będzie ładniej, jak powiem. Też, słuchajcie, stary zbiorniczek na podłożu Benibachi. Miałem troszeczkę z nim przygód, bo ostatnio coś mi kaprysiło. Odmuliłem, słuchajcie, odmuliłem to podłoże i się uspokoiło. Krewetki noszą jaja, samice dostają siodełek, także znowu się coś ruszy. Ale był taki okres, że już myślałem, że będę go restartował, nie? Ale jest spoko. Dobra, dalej, słuchajcie, jedziemy zbiornikiem, podłoże Master Soil. Tutaj są, słuchajcie, krewetki Camouflage Tiger. Camouflage Tiger, oczywiście tutaj u nich bez zmian, nie? Tutaj krewety cały czas noszą jaja, maluchy się pojawiają, pokolenia, tutaj no cały czas się kręci. To jest naprawdę, już zbiornik ma ponad rok, z półtora roku gdzieś będzie. No i tutaj, no, bez żadnego problemu, no cały czas samice z jajami. Camouflage Tiger, jak widzicie, różne kolory. Także fajne krewetki. Zobaczcie, że tych samic z jajami jest sporo. I też tak fajnie, nie? Bo nie dość, że krewetka wygląda ciekawie, ja lubię takie krewetki, to każda samica ma też inny kolor jajek, nie? To jest też fajne. Są ciemne, są zielone, są żółte jajka, wiecie, no tutaj zobaczcie, ile samic łazi z jajami, nie? No i podłożę też Master Soil. Tutaj jest, słuchajcie, zbiornik mój odpadowy. Tutaj wpada wszystko. Wpadają, słuchajcie, krewety i karidiny, i neokaridiny. No tutaj totalnie odpadowy zbiornik, podłożę Platinum Soil. Następnie, słuchajcie, jest zbiornik z krewetkami Tangerine Tiger. Tutaj jest podłoże Platinum Soil. Tak to wygląda. Pojedziemy wyżej. Dobra, dalej mamy, słuchajcie, Raccoon Tigery. Raccoon Tigery są na podłożu takim jakimś roślinnym. Nie mam pojęcia, co to jest za podłoże. Ale byście się musieli cofnąć gdzieś z półtora roku temu, je zakładałem. Podłoże było typowe dla roślin. Typowe dla roślin i to jest, słuchajcie, to jest ten zbiorniczek. No jak widzicie, no krewet jest multum, nie? I też jaja. Zobaczcie, wszędzie jaja. Także to jest to. Obok jest podłoże Platinum Soil z krewetkami Deep Blue Tiger. Ja bym tutaj musiał je jakoś stąd, bo sobie zaciągnęły pokarm, zobaczcie tam, nie? No i tutaj też jest krewetek od groma, naprawdę krewet jest od groma. Wszystko fajnie, także... Zobaczcie, tylko widać tam z mchu, tylko z mchu widać czerwone oczy, nie? Pomarańczowe. Podłoże na... Zbiornik na podłożu Platinum Soil. Obok, słuchajcie, jest zbiorniczek zupełnie nowy.
tutaj z krewetkami, Deep Blue Tiger też, Orange Eye, te, które przeławialiśmy na filmiku nie tak dawno, także tutaj no nic się na razie nie dzieje, no. Jest chyba 8 czy 9 krewetek w tym zbiorniku i to wszystko. Podłoże także Master Soil. Także to jest to, mówię, jeszcze może jak później usiądę, to jeszcze kilka, słuchajcie, z tego zbiornika wyłowię i przerzucę tam. No ale na razie to jest tak, te 8-9 sztuk też wystarczy, jak już wam mówiłem, nie ma na siłę co kombinować, nie? Dobra, jedziemy dalej. Kolejny zbiornik. Zbiornik na podłożu też jakimś roślinnym dziwnym. Tego w sklepie podłoża nie dostaniecie. To było podłoże bardzo, bardzo roślinne, z jakimiś podsypkami dla roślin, z nawozami i tak dalej. No i jest odpalone na tym zbiorniku i tutaj krewetki, te tajgery czerwone, to się mnożą po prostu jak głupie, nie? Mnożą się jak głupie i nic, słuchajcie, nie chcę te krewetki zatrzymać, nie? W rozmnażaniu. Także fajnie, fajnie. Dobra, i myślę, co jeszcze? To wam pokazałem. A, i teraz pokażę wam, słuchajcie, dwa zbiorniczki, które tutaj cały czas czekam, że tak powiem, aż krewetki zajajczą. Zbiornik jest świeżutki. To jest zakładany nie tak dawno na podłożu Master Soil z tą taką dużą rynną filtracyjną. To są, słuchajcie, krewetki, które przyjechały od Marka Krewetki. Zbiornik startował dosyć długo. Po wpuszczeniu tych krewetek też jakoś nie było wow, te krewetki coś tam jadły, nie chciały za bardzo jeść, ale jak ruszyło, słuchajcie, to ruszyło i w końcu się doczekałem. Dwie samiczki śmigają z jajami. Pokaż się, koleżanko. O, tu jest dziewczyna, która nosi jaja. No pokaż się. Nie chcę jej straszyć, wiecie, bo to po co ją... No, ale tutaj jest kreweta. Sprawdźmy jej, zaglądnijmy jej pod ten, widzicie? Z jajami. Także fajnie, że ruszyło. Także jak już ruszyło, już mamy krewetę z jajami, to już pójdzie z górki, nie? No mówię, przy 7 sztukach, jak tutaj przyjechały od Marka chyba, 7 czy 8, już nie pamiętam, bym musiał na filmie się cofnąć. To tylko czekałem po prostu, żeby zajajczyły, nie? I jak już zajajczyły, to już wydaje mi się, że będzie spoko, nie? Że już mamy z górki. Podłoże, jak już mówiłem, Master Soil. No i słuchajcie, ten mój największy zbiorniczek. Do tego zbiornika trafiły od Marka krewetki te Fancy Tiger. Fancy Tiger, one tutaj trafiły i one, słuchajcie, tutaj są. Tylko wiecie, jak tutaj jest chyba teraz 13 sztuk albo 12, bo od Marka przyjechało mi sztuk 14. Dwie niestety, no, z mojego błędu wyskoczyły mi ze zbiornika. Więc dwóch się pozbyłem i zostało, słuchajcie, 12 sztuk, nie? I 12 sztuk trafiły tutaj na ten zbiorniczek i... No i spoko, i żyją. Także też czekam, słuchajcie, na pierwsze maluchy. One tam siedzą przy jedzeniu. Widzicie tam daleko. To nie mam jak wam pokazać za bardzo. Ale te fensy, no, śmigają, nie? Śmigają podłoże Master Soil. Także tutaj na razie się nie pochwalę niczym, po prostu krewetki rosną, jedzą. Czekam aż ruszy, nie? Aż ruszy zbiornik i będzie spoko. No dobra, także to by było na tyle. Szybki przegląd moich zbiorniczków. Jest jeszcze nowy tutaj taki zbiornik. Też na podłożu Master Soil, ale o nim wam powiem innym razem, bo tutaj pływa rybka mojej córki. Ono sobie też dojrzewa i zobaczymy co tutaj będzie w tym zbiorniku docelowo. Także nie wiem jeszcze. Także to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i trzymajcie się. Cześć, cześć.